Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Daisy Dungeons Mega Questa. Po poprzednim odcinku nie mam ochoty na błazna. Błazen będzie miał później szósty odcinek dla siebie. Piąty już miał. Te dwie postacie miały już piąty odcinek z ich udziałem. Pozostałe cztery jeszcze nie. I myślę, że mógłbym na przykład dzisiaj odpuścić odrabianie, żeby na przykład zobaczyć sobie ten piąty rozdział o mnie jakusi i sobie serio go zobaczymy. Piąty rozdział. Zobaczymy, jak on wygląda. A później kolejne trzy odcinki będą z tych trzech postaci. No, robotem na pewno coś będzie trzeba nadrobić. Złodziejem też, bo no, teoretycznie tylko wynalazca nic nie musi nadrobić. Dobra, to bierzemy wynalazcę i super rundę. Super runda z 8 piętrami. Czas na kolejną rundkę Dicey Dungeons, gdzie frajda nigdy się nie kończy. Podobnie jak udręka naszych uczestników, którzy utknęli tu na zawsze. Interesuje mnie ten rozdział właśnie z 8 piętrami. Tym bardziej, że on jeszcze ma te swoje gadżety. O, i ma podstawową wersję, jeśli chodzi o przedmioty. I tu jeszcze mamy skrzyneczkę na start. A zasady? 7 zasad będzie. Znaczy, 5 pięter, no to na każdym będzie nowa zasada, tak? Nie można ich zmodyfikować. Nowe zasady odkrywane są w trakcie schodzenia na dalszy poziom. Czyli to będą losowe zasady i ja na nich nie będę miał wpływu. Dobra. Idziemy na start. No, nie powiedz, no powiedzcie, że to nie jest fajny rozdział. To jest... Już jest ciekawie, no 8 pięter. Już widać, że będzie długi. To pytanie, czy ja to wygram. Dobra. Na razie nie zwracajmy uwagi na to, czy wygram, tylko na przykład pójdźmy sobie na gorący ład. On tu teraz coś za coś będzie. Teraz tutaj mam na serio podstawową wersję, ale on nie. Oryginalna wersja, jeśli chodzi o rzeczy. Ja cię podpalę, pomimo że jesteś odporny na ogień. Wiadomo, że za 5. Co, i teraz sobie... Mnie podpalisz, siebie podpalisz jeszcze raz. Trochę się tam zgasiłeś. 3 damage'a oberwał. W sumie jak oberwę, to mi się na obu jest skupienie, więc to jest dobry. Dobra wymiana. I teraz co wymienić. A w sumie tak jak... W sumie jakbym tak zagrał bez młotka. To nie wiem, czy to jest... rozsądne pozbywać się jednej rzeczy atakującej. Ale to mam dmuchawkę. Zaryzykuję zagraniem bez młota. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam dmuchawkę zawsze do ataku. Ktoś mi powie, dlaczego ja to zrobiłem. Albo chciałem zobaczyć, jak się gra bez młotka. A jeszcze 4 jedynki sobie skombinowałem. No w sumie niewiele mi to daje. Teraz tylko, żebym nie przegrał przez to, że... Ja tak chcę ryzykować. W sumie mogłem 2 damage'a więcej, ale... No i się nie wykorzystuje. No i teraz widzicie, porażenie na niego jest dobre, bo on tylko będzie albo tarczę robił, albo ładował. Jedynki sobie zrobimy, teraz tutaj załadujemy, kolejne 2 punkty, a w tarczę idzie, a to jest minus. I teraz on będzie ładował plazma minigana. Teraz tylko, chociaż nie oberwę tylu obrażeń, bo wiadomo dlaczego. Zrobimy sobie kolejne jedynki i mamy 3 jedynki na to. Kolejne 2 obrażenia. Gram bez mostka, ale chyba będzie jeszcze mieczyk. Skrzynce. Uwaga, będzie boleć. Dobrze. Ile tych jedynek zostanę? 5? 2.
On mnie nie pokona, bo chociaż czy mógłby mnie pokonać? Nie, bo ma 7 punktów, 7 damage'a tylko. W każdym razie nie pokona mnie, tak mi się wydaje. Dobra, zagrałem bez młotka, to jest tak, gdzie lecenie na zasadzie... No, on sobie tarczy szybko. To jest takie nierozsądne, ale chciałem zobaczyć, jak się będzie grało bez jakichś rzeczy tak, typu młotek. Dobra, weźmiemy sobie... Cztery punkty jeszcze muszę zabrać i go pokonać. On nie wygra ze mną. Ja sobie gram bez młotka. Pokonałem go naszą dmuchawką. Bo ja wolę dmuchawkę niż młotek. Mamy kolejne porażenie, chociaż mógłbym wziąć tamte jedynki. Ale dobra. No właśnie. Tak myślałem, że będzie jakiś spell do ataku. Musiał być. I tu jest jeszcze plus jeden przy od, więc 6 damage'a z piątki mogę zadać. I pierwsza losowa zasada to jest szczęście. O, i mamy teraz tutaj super przeciwników. Ale dwóch. Uhuhu. No to już się zapowiada ciekawie. Jedziemy na Supernova. Super Magika pierwszy. Już się ciekawie zapowiada. A jedynki sobie mogę zrobić znowu. Tylko, że... Jeśli mam dobrze rozumieć, czy... Z dwójki robią mi się cztery jedynki. Z czwórki dwie i z trójki trzy. I tu zadam sześć, tu zadam... Nieważne jak zadam tyle samo damage'a. Aha. Dobra, wiem, że o co chodzi. Ulepszony magik, jak widać, jeden spell ma robiony, a drugi sobie przygotowuje. Tak? Bo zwykły magik miał dwa takie hat-triki, a no, ulepszony to jak widać zaczyna od jakiegoś losowego spellu. Pewno nikt nie ma na to wpływu. Dobrze. I możemy to wygrać. Chociaż mogłem się wylecieć, a nie miałem strzegu. Dobra. Do XP i teraz tak. Wyrzucamy 4 jedynki, bo ja się nie potrzebuję leczyć za 1 tak naprawdę. Mogę na przykład za 6 i oberwać. Tu mamy teraz... Tu damage. Plus 0. Minus 1. Minus jeden z każdym użyciem. Kolec. Boombox. Nie wiem co to jest, ale chciałbym zobaczyć. Jesteście. Tu już idę do... Tam już idę do wyjścia, a tu jeszcze pójdę sobie do skrzynki. Super, no super robobot. Co ma super robobot? Uwaga, co ma? On ma laser, ma shimigana. I jak będzie miał 4 czwórki, to może mi max zadać 9 damage'a. Od wersji oryginalnej Super Robobot to taki swój... No ma taki spell na ulepszeniu. A nie, to jest 12. No. Dobra, to walczymy. A, plus 3. Jak to wygląda? Dostanie 7? 4. A, i 3 osłabienia. Dobrze. Sobie załadujemy to, bo idealnie 1 HP. No i teraz 3 punkty.
Ale cel to jest wielokrotnego użytku. No, czyli... Ja sobie niewiele mu, niewiele mu przeszkodziłem, bo jeden do miejsca. Niektórych przypadkach tylko brakuje. Teraz... Są trzy osoby, dwa osoby. No. Sobie przywaliłem, chociaż no, w sumie niewiele mogłem. Nie mogą go jeszcze pokonać. Laseryk. Teraz we mnie przed. Laseryk. Sobie jeszcze w 4-1 przywołany. Mogę go pokonać tym. Teraz mamy do wyboru miotaczkę ognia i lub podwojenie lub ten miecz, to jeśli dobrze rozumiem, to dostaję jeszcze. No ja też dostanę damage z tego, jeśli dobrze rozumiem, a to jest większe i też raz na bitwę. A weźmy sobie podwojenie. Refined metal. 40 życia już mam? Od kiedy? Już mam 40 życia? Coś się nie zepsuło? Coś się nie zepsuło nam tu? Ej, coś co wyleci, to w to miejsce będzie refined. Mógłbym teoretycznie tego klucza się pozbyć, bo tu bym sobie zwiększał wartość. Czy jeszcze coś tu mam? Ale 40 życia? Czy tak miało być? Czy coś się zepsuło? Chyba nic się nie zepsuło. Nie wiem, czy miało mieć 40 życia, czy coś się popsuło. Jeden item jest blokowany na start każdej tury. Czyli to jest ten... W sumie gdzieś święte, no to może tak miało być. Dobra, idziemy na super alchemiczny. I chyba każde piętro będzie miało jeszcze super przeciwnika. A, przeciwnik też ma blokowany. No dobra. Start każdej bitwy, czy start każdej... O, dwa randomowe potiony, elementy i później z tego walnie. Nie wiadomo, co we mnie wejdzie, tak? Sobie zrobimy tak, walniemy i cię osłabimy. Skupienie czy mi potrzebne nie było, więcej bym nie zadał. O i teraz jeden randomowy i to będzie zamrożenie. To najpierw musi odblokować, a później będzie mógł używać. Mogła używać. To co ja mam? Szczęścia na nie? Ona nie ma szczęścia. Zrobimy tak i... Ja mogę więcej. No, nie, lepiej nie zadam. Mogę jedynie tamto zbijać, ale... No i teraz osłabienie będzie. Nie. Ice element. Osłabienie to ja jej nałożyłem. No to mogę to powiększyć, już bardziej się nie da. Mogłem teoretycznie tego nie blokować, ale zrobiłem to. Pozwoliłem jej zaatakować. 8 we mnie weszło, plus jeszcze trucizna. I jeszcze mnie poraziło. Boomboxa. To się z tego wyleczymy. I teraz mogę zrobić sobie w ten sposób. I walnąć jej co do jednego HP. Najłagodniej jak mogłem, bo ją pokonałem. Są damage'owe rzeczy. Dużo rzucimy.
Mamy Spider-Mina, czyli pająk mina, bo Spider to jest pająk. I w drugiej turze dostanie podwójny damage. Okej. Okay. I teraz mam wyznaczoną drogę. Przy okazji ulepszyć mogę. Mógłbym na przykład... Nie wiem. Nie wiem co ja bym mógł wyrzucić po tej walce. A dmuchawkę bym chętnie zachował do końca. No zawsze jest przydatny spell, który ma wielokrotny użytek, nie? To jest udowodnione. Nie, najpierw zrobimy tak. I teraz skupienie. I ma osłabione. Wszystko. Ten, ale tego melting pointa muszę blokować. Teraz zeszło od tego. 8 damage dostanie w następnej turze, więc jakby mi się udało, to mogę go pokonać. A się uda. Mamy to. Mamy piankę. I mamy teraz jeszcze zbicia. No w sumie racja, bo ponieważ jestem, mam mieć 8 pięter, no to EXP jest tutaj inaczej liczony. To jest druga wa... miałem na pierwszym piętrze dwóch na pierwszym dwóch na pierwszym levelu przeciwników. Później miałem dwóch super level, super przeciwników na drugim levelu. Gdzie super przeciwnicy są oryginalni w oryginalnym pierwszym levelu. No co, po każdym... Więc tak, jedno piętro z... normalnie, później drugie piętro ulepszenie i to nie przeszkadza. Lepszy wziąć Spider-Minę czy dmuchawkę odrzucić? No nie chcę odrzucać podwojenia. A dmuchawkę no... Masz wielokrotny użytek, a ja nie będę miał co zrobić z kostkami, to chociaż dwa obrażenia za tym. Spróbuję bez tego Spider-Minę zagrać. Najwyżej będę miał problem z tym, że to wrzuciłem. Zamroź kostkę. Dostań blokadę. Przeciwnika turze? Nie wiem. No plus 2, czyli będę mógł 7 damage zadać. O, 4, to się opłaca. Tutaj jest minus za każde użycie, to jest plus za każde użycie, ale to plus weekend. Tu mam zwrócić kostkę i tu mam max 5. Czyli mogę sobie kostkę przywołać. Dmuchawkę bym ulepszył. I myślę, że to będzie dobry pomysł. Weźmiemy sobie życie i idziemy na sterobowego. Dalej nie wiem, czy to 40 życia miał tak mieć, czy coś się popsuło. Jak skończę lub przegram ten etap, to sobie to zweryfikuję. A teraz nic nie mogę zrobić. Okej. Okay. Tylko właśnie jak ja ich tego słabiam, to ja lecę na odpicę. Spróbujemy inaczej. Nie potrzebuję ich osłabiać, ani niech mi skupienie naładują. Ja bym teraz sobie zrobił to, co niepotrzebne mu było. O, super. No i tak użył innego, więc on to odblokowywał. Nie wiem. Zrobimy szósteczki i teraz też szósteczki mogą takie 4 obrażenia zadać, więc... Jakby to nie było pasowane, to nie mogą tam. I to już mam coś na zapas. Będzie po tym... miał wysokie wartości, tak? Więc nie mógł niczego użyć. Ej, spokojnie, nie masz pewnie jakiś kaset? Ale tak po 1986? No nie mam. Wybacz mi, ale nie mam. A, bo ja dostałem 8 HP za level. Zwróciłem na to uwagę. 8 HP za level dostałem. Zwróciłem już na to uwagę. Wiem co się porobiło.
A co ja miałem go odrzucić? To odrzucimy. Nie chcę odrzucać małych rzeczy, bo małe rzeczy są przydatne. Znowu ratunek metal. Teraz mogę wszystko rzucić. I teraz mam... tak... chyba tak mam być. Oj. Czyli ja mam 6 tur, żeby pokonać przeciwnika? Wow. Jak w 6 turach nie pokonam przeciwnika, to wynalazł, ale nie miał pierwszą praszkę. Więc tutaj trzeba się sprężać z tym, żeby przeciwnika pokonać. Więc takie zwracanie kostki nie będzie złe. Trzeba uważać. Jak przeciwnik będzie... Dobra, tylko teraz nie mam 5. Super, że mi takie zasady dają, że mam 6 tur. Teraz się przyda osławianie. A ja nawet nie wiem, to była pierwsza tura. Ej, gdzie mi tutaj tury odliczałem? Tutaj? No nie widzę odliczania tur. No teraz to ja widzę, że pokonam przeciwnika, ale... jak będzie jakieś trudniejsze, no to mogę przypadkiem zapomnieć o tej zasadzie i... powiedzieć bye bye. Brawo, ty, przebij trzydziestkę chyba było, nie? Było 30, co nie? Ulepszanie z czegoś? Mogłem wziąć... Dobra, zobaczymy co wyjdzie, jak ja to odrzuciłem. Kupiłem to, a teraz to odrzuciłem. Redukuję 5 punktów. No nie mam akurat speli na punkty, więc nie potrzebne mi to. No tylko to bierzesz, albo uciekam. No to uciekam. Łucznika bierzemy i później tego Rocket Ridera. I wszystko osłabię. I teraz mamy to. I teraz za te czwóreczki. I teraz się przydaje dmuchawka. 12 życia. A to mam 6 tur na pokolenie przeciwnika. I nie jak na razie udowadnię, że jestem w stanie. Sobie zrobił jedynkę i mi jedynkę teraz da. Aha, no tak, bo przecież on miał zablokowany. O co z tym chodzi? Osłab 5. Raz. Raz na turę to nie miało być przypadkiem? Dobra. Możemy to wygrać. W ten sposób. Więc mamy... musimy uważać na te 6 tur. Ja nawet nie wiem, kiedy to będzie te 6 tur. Wyrzucimy to, bo nie wiem, jak to działa. Ale teraz... w kolejnej, konkretnej turze zamrozimy przeciwnika. Mam 8 punktów do kolejnego levelu, więc dlatego chyba mi tyle życia dają. Bo levele będą daleko. Teraz mamy Rocket Ridera. Ja nie miałem żadnych super przeciwników na innym poziomie, nie? No, dobrze. 5 damage'a za darmo to jest super wynik. Co to jeszcze mogę tutaj kosteczki podwoić, żeby on koniec się zamrozić za 2 tury. Chociaż mogłem mu za 4 walnąć. Ci przeciwnicy z dużą ilością HP będą dla mnie przeszkadzający, więc trzeba mieć jakiś dobry spell. Dobry spell, który ma podwojenie, więc tamto podwojenie co odrzuciłem, teraz trochę mi go brakuje. Teraz 4 kostki ci zamroziło. Odblokujemy to. I teraz walniemy za dychę. Za 4. Dobra, walniemy za tą 4. Ja dostałem 2, on 4. A ja mam też 2 jabłka, więc nie mam co zwracać uwagi na HP, skoro mam nie tak jabłka. I kostura sobie przygotuję, ale niestety jest za mało oczek, bo ja ci zamroziłem je. Nie wiem, czy to było dobre, co zrobiłem, ale chyba nie. I to nie było, to nie jest 6. Która to jest tura? Trzeba uważać i liczyć te tury, bo mogę czasami się zabić. A, jeszcze nie było 6. No to ja ginę, jak ja puszczę tą turę, więc... jak ginę, jak ją puszczę, więc
Trzeba pilnować ilości tur. Możemy dmuchawką go ubić. Wygrywamy. Lodóweczkę sobie bierzemy. Tu mamy nowy spell. O. Muchałówka. Nie mam żadnych spelli na cooldown. Co teraz mamy? Czyli jeden z przeciwnika przedmiotów będzie ulepszony. Zobaczymy. To sporo skrzynek jest. Tak, jeden ze zespołów przeciwnika jest ulepszony. To sobie zrobimy tak. Dobrze by było tego drugiego ulepszyć, trafinera. Sobie zrobimy szósteczki teraz. Skoro i tak rzadko użyłem tego skupienia, to mi nie szkoda. Teraz sobie przywali. Mi przywali i co zrobi? A, będzie próba odblokować. I co? Tak na razie idzie dobrze i nawet nie jestem w stanie dożyć tej szóstej tury. Czyli nie jest w stanie dożyć szóstej tury, bo już w drugiej leży. Mamy kolejne 8 HP. No to nie wiem, co ja mam tu odrzucić. Muchałówkę? No tylko muchałówkę i dmuchawkę damage'owa. Szczerze mam tam te dwa refinedy. Które odrzucić. Uleczę się. No ja... Zawsze też sobie mogę podwajać. Zróbmy na razie tamto, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ulepszanie może. Ale co ja mam w plecaku? A, to jest ten spell na... To jest jeden z tych spelli... Zadubel, osłabienie lub pora... Ranie lub zamrażanie lub podpalanie. Okay. Mogę sobie zrobić kolejną kostkę. Albo tutaj... Zwrócenie piątki. Czyli używając jednej piątki mogę zwrócić sobie... Za jedną piątkę mogę dać mu 10 damage'a plus jeszcze piątkę dostać. Dwie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej to wyrzucę jak będzie trzeba. No i teraz coś na dubel. No i tutaj jest drain, więc uwaga co to są za sprawy. Jeden jest przeciwnik i... Jeden z połowa z przeciwników, z przeciwnika itemów jest nieaktywny. Nie wiem, czy jest to sensowne. I widzę spell, który mógłbym wypalić. Są znowu dwa sklepy. Mam 56 HP. Więc może tutaj mi się uda zdobyć to wyzwanie 64 max HP. Jeszcze mi to zablokowało. Nie, mi nie zwraca, a ja chcę zobaczyć jak to działa. On nie zajebł, będzie coś. On chyba, że to właśnie te z cooldownami będą ulepszane. Na razie to jest to udowodnione. Też nie musiałem tego już robić. Następne co lepsze to podwojenie. Tam to było to jest... I to na zawsze? Też nie ma sensu. Nie ma sensu wrzucać. Chociaż my na razie potrzebujemy damage zadawać, aniżeli mu zabierać te. A, zwróciło mu. Chyba łapie o co chodzi. Po prostu blokuje mu przedmiot. Za dwa duble. Mamy zadycha i dwie piątki dostałem, więc... Bardzo przydatne. Tu kolejne 4 obrażenia, więc dmuchawka
Dlatego ją lubię, bo mogę walnąć sobie takie dobre damage. I nie chcę wyrzucać tych refinerów. Mogę ten łyk krwi wziąć. Jak na razie nie miałem takiego szczęścia, jeśli chodzi o te jedynki, dwójki. Hej, dziś znowu spotkanie klubu książki. Nie chcesz dołączyć? Kraken wprowadzi nas w świat Tennysona. Nie. Nie? Dobra, zobaczmy, co tam mamy na stanie. Na stanie mamy to, że mnie słychać. I mamy jeszcze możliwość. Odblokuj zablokowaną kostkę. Aluminium 4. A na szóste rolni nową kostkę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Mam 9 monetek, więc całkiem sporo. Lub 3 damage. O co z tym chodzi? 3 punkty i co tu? Mogę sobie ulepszyć na przykład podwojenie teraz. O, 10 punktów muszę zebrać, serio? Zobaczymy, jak będziemy... Podwojenie sobie zrobię. Mam jeszcze tutaj skrzynkę, która tak stała, jakby miała... Czyli przynajmniej w drugiej turze co dwie tury będzie dostawał 3 damage'a. To jest dobre. Dobra. Więc coś bym wywalił, bo wiem, że coś chyba z ulepszonych będę musiał wypalić. Więc najwyżej wywalę refren. W to miejsce wsadzimy tamte trzech. Chociaż nie. Nie ten już przecież mam. Nie wiadomo, o co chodzi chyba. Z waszej strony. Bo wiecie, o co mi chodzi. I źle, że piątkę podwoiłem. Dobra, trudno było, minęło. Co trzy ture będziesz miał 3 damage? Na pewno nie usunę 3 damage. I buchawki nie chcę też już usuwać, ale jak będę zmuszony. Chciałbym takiej sytuacji. Okej, okay, tu sobie jeszcze kurstbita. A nie, to w ogóle jeden ze sprzętów. Jest tak, że musi mieć cooldown, tylko ogólnie jeden ze sprzętów będzie ulepszony. Czyż jest tutaj taka zasada, była chyba w pierwszym odcinku, że cooldownowe spele są ulepszone. Ja mam niestety piątki, ale mam dwójki. Gonimy za 4, za 4 i gonimy ci, zablokujemy coś. Zobaczmy, co ci weźmie. O, akurat to. No to ja mam jego spela. Za trójkę. A te, co 3 tury będziesz miał. A jeszcze mnie tutaj da mi swoje spela. Szkoda, że akurat nie mam. Właśnie, że jak zrobię skupienie, to mogę go pokonać jego sprzętem. Mam jeszcze dwa puszka, więc... Ale dużo expa potrzebuję. Jak jest... Uff, jak to mówię... Najgorszym wypadku wywalą refren. I teraz mam jeszcze 2-3 piętra. To bym mógł wziąć tylko po to, żeby najwyżej wyrzucić. A stąd mógłbym coś wziąć? Nie wiem, o co z tym chodzi. Z helium. O co z tym chodzi? To mógłbym sobie wziąć, ale mam co ładować kostki, więc na razie zaoszczędzę kasę. Chciałbym na przykład... To najwyżej wyrzucić za, nie wiem... Za to. Jakby była taka okazja. I teraz co mamy za zasadę? Przeciwnicy mają 30% więcej życia, ale nie, to nie działa na bossa. No, mamy skrzyneczkę na start. Throwing Axe. Dwa razy. No to jest chyba taki sam spell, co chyba u błazna. Chyba ma jakiś taki zestaw. Z tymi urokami. W czwartej turze dostanie 4 razy ten damage. Myślałem, że to jakiś mimik będzie, a nie tylko dwóch przeciwników. Co widzę, że tutaj mam dużo skrzynek, więc... A szóste piętro jest takie łatwe? Czy to jest jakieś...
Oszukany. Wygeneruje jeden przedmiot, plus jeden za każde użycie, resetu. Plus jeden za... z każdą turą resetuje się po użyciu. Tu jeszcze mamy sklepik. Takie drogie to wszystko? 6 monetek? No z tych rzeczy będę mógł kupić, a nic mnie nie interesuje. I zobaczcie sobie z nami, mam tutaj jabłka po 11. Super nut. Bałwana nie widziałem jeszcze jako super. Mógłbym teoretycznie wrzucić to i to. Coś z tego wyrzucić bym mógł. Właśnie podwojenie sobie zachowam za ten elektropark. I najwyżej bym wyrzucił to lub to. W najgorszym wypadku ten sześciostrzał, bo jeśli chodzi o szóstki, no to z tymi szóstkami nie zawsze było szczęście. Super nula byśmy na pierwszy, później super nie super. Kogo nie jest super. No więc właśnie, dobrze, że wziąłem ten spell ognisty, bo on jest podatny na ogień. Co ulepszy mi? Akurat to, co... Są jakieś błędy, widzę. Czy to tak ma być, że ja mam więcej... Czy to tak ma być, że jak jest gadżet jednokrotnego użytku, no to się to zepsuło, czy jak? Weźmy o 3, tak, damage. Masz 4 damage, 4 damage i 4 damage. O, on ma ten spell. To ja miałem na początku. I Gun Machine. Jak to jest? Max 4. Czyli na przykład w czwartej turze mogę mieć 4 rajsy. Na Oda mi zamraża. I on ma ten spell, który ja miałem na początku. Na którymś na piętrze. I dlaczego to się nie ten. Nie usuwa? Mi to nie przeszkadza, ale to jest zlecenie na odpiznę tak naprawdę. Teraz tylko muszę mieć z tym. Co 3 ture będzie miał damage, nie wiem jak to działa. O! Posłabiło ci coś, co to będzie? O! Zablokuje to. Dobrze, to będę miał zamrożoną kostkę i to dwie. Na 3. To ja sobie mogę to ulepszać. To jest takie zlecenie serii na odpiznę. A ja bym nie chciał. Czyli zrobimy w ten sposób. Teraz za chwilę dostanę 12 damage'a i... Nie, 9. I chyba powinieneś polegnąć. I to nie przeszkadza, bo to jest... 6 strzałów w ogóle nie używam. A, jeszcze nie zginiesz. I to nie była jeszcze 6 tura, nie? Nie, nie było. Już się zgasz. 67 HP ma. Dopiero zwróciłem na to uwagę, ale... No ja mam też dużo, więc... Wiesz, pamiętaj, że masz te zasady. I już nie mam co ulepszać. Bo nie ulepszy mi 6 strzałów, jak jest zablokowany. Nie wiem, czy jak puszczę, które to mi nie zabije, więc lepiej go spalić. Więc teraz mam wszystko ulepszone, bo mi ten gadżet dopisał. I wyrzucimy to. Jeśli chodzi o szóstki, to no, mógłbym używać, ale... I co? On ma 5 poziom, więc... Super. To nie wiem, czy... Aha, nie wziąłem jakiegoś... Nie wziąłem spela, więc... Co tyle będziesz miał 3 damage'a? Też mogę mu to spróbę nałożyć. I nie mogę lepiej. Chociaż mogłem to odblokować. I ten powoł ma tego. A. A musi się to odblokować. Mógłby nawet coś zrobić szóstki i szóstkami odblokować, ale nie chciał.
To co dwie, które jeszcze będziesz miał? I odblokujemy to. Mam nadzieję, że nie potrzebuję 6 tur jeszcze na niego, bo to jest chyba już trzecia. Teraz będzie trzecia tura, jeśli dobrze mi się wydaje. Jak tyle się wyleczę z tego. Nie no, chyba jestem w stanie go pokonać. Uwolnimy. Razem 2 damage. Ale plus jeszcze 3. I 1-3 jest co tura. Następnie tu, że znowu dostanie damage, więc jakbym miał jeszcze 1-1, to by go nie było. No, mam 1, więc go nie będzie w następnym turze. I chyba to nie jest czysta tura, więc... Podwoimy sobie. A nawet mogę go bez tego pokonać. Więc... Długo to trwało, ale pokonany cowboy. Przynajmniej jest zemsta za to, co mi zrobił w którymś tam odcinku przy wynalazce. Rzucimy to, bo wszystko inne ma swoje zastosowanie. Teraz trzeba trochę speli poszykować, bo już się robi cienko. To bym na przykład zostawił. Są dwie rzeczy, które... A dobra, to mamy jeszcze 2 poziomy przed sobą, więc idziemy na poziom... A w sumie mogę jeszcze zobaczyć do sklepu, czy coś mnie zainteresuje. Robi negatywną kostkę? Ja nie mam co ulepszyć, bo mam wszystko ulepszone. No poza jednym. 2, dobra. No wszystko fajnie, tylko nie widzę, co tam jest napisane. Co? Przeciwnicy zostają przełamanie limitu, a ja już mam bossa. Czy ten boss to jest jeden exp? Zobaczymy. Czy ja będę miał 2 bossów? Z jedną już walczę, a z drugim będę jeszcze walczył. Czyż to nie kolejna kostka? Mam nadzieję, że nie masz osteoporozy. No nic. Witaj w porażkowie. Nie doczytałem, co tam było dalej. Ale co ona ma niby za przełamanie limitu? Porażenie statyczne, przełamanie limitu. Uhu. No to nieźle. I ona po prostu będzie mogła mnie porazić za 3, jeśli załaduję jeszcze 11 damage, bo 3 już miał też. Czyli na pewno naładuję to, bo ja jestem w stanie tyle damage zrobić. Fajnie by było, jakbym jeszcze dubla miał, a nie mam. A zróbmy sobie skupienie, skoro i tak to jest za darmo. Za darmo jest użycie porażenia. A skoro ja mam walczyć z Mają... O, teraz to ona ma przełamanie limitu, tak? Tak, czyli... Okej, okay, no czyli jak puszczę turę, to dostanę 3 damage, tak? Czy ona musi kliknąć? A, musi kliknąć. To też nie, musi jej się wszystko... Nie wiem, czy ona klika, czy nie klika. Nie zwróciłem na to uwagi. Hello. Który on... Najpierw odblokowuje... Aha, się zamieniło. Super. Super, że się zamieniło miejscami. Najpierw porazimy. Szkoda, że nie mam 5. I cały czas mam te 6 tur do pokonania jej. Dobra, to zrobimy za 4 i... Mam jeszcze 4 tury, żeby ją pokonać. Ja dam radę w 4 tury, jak ona mnie tyle poraża. Ała. 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 Mam 30 życia i ja się chyba nie wyleczę. Chyba, że da mi boss leczenie. Super. Ona mnie uniknie. No to ja mogę powiedzieć tak. Jestem w stanie to przegrać.
tutaj załadujemy. To jest, są jeszcze 3 tury. Ja muszę liczyć te tury, żeby się nie zagubić. Żeby nie mieć nagle sytuacji, że będzie przerażony krzyk wynalazcy, bo on zginie przez te 6 tur. Skoro, że nie mogę sobie piątki zorganizować. Nie ma, masz wszystko porażone. Osłabione. Muszę w następnej turze ją pokonać. Czy ja jestem w stanie 4 razy? Nie wiem, zobaczymy. Jak będę miał piątkę, to myślę, że tak. Mam jedno porażenie, więc. No nie mam piątki. Więc czy ja jestem w stanie ją pokonać? Tego niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Jeszcze 3 razy 4, 12. Okej. To chyba przegrałem. A mogłem podwojenie sobie odblokować i podwajać. Może by coś działo? To wynalazca zaliczył pierwszą porażkę. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Wynalazca pierwszą porażkę zaliczył. Co ja mam wam powiedzieć? Musi być ten pierwszy raz, tak? Wynalazca, jak widać, nie jest taki wytrwały. Super runda już dla niego była zbyt... za dużo wymagała od niego, jak widać. Trafiłem bossa, który mnie pokonał w pierwszej turze. I to może też przez to, że nie miałem tych dwóch broni. Ale może też z innego powodu. No, nie umiem stwierdzić, co było przyczyną. Na pewno było przyczyną to, że ona miała większe szczęście co do tych wartości. Tak naprawdę co chwilę mogła mnie porażać, a ja miałem problemy, żeby używać kostek. I jeszcze minusem było to, że miałem zablokowane podwojenie. Może jakbym miał to podwojenie, to bym mógł sobie narobić więcej kostek, ale tak to musiałbym stracić 5 oczek, żeby sobie podwajać. Chociaż no, to by było w jednej turze, ale jednak 5 oczek. I co, do następnego odcinka. Cześć!